stawia książkę pod tytułem Imperium Aniołów. Ocalenie Ziemi. Tom 2, część 3, rozdział 1. Kiss and Ride. Generał Orzeł 07 stał w ciemnym, metalicznym wnętrzu dowództwa. Jego twarz oświetlona blaskiem licznych monitorów. Nadlatują! Jego głos odbijał się echem w przestrzeni technologicznego kokpitu. Rozkaz przekazany przez mikrofon dotarł do każdej jednostki w Mega City Wawa. Dawna stolica Polski, teraz statek miasto, była chroniona przez masywną kopułę energetyczną. Na horyzoncie pojawiły się złowrogie sylwetki robomechozaurów atakujących bramę brzeską. Nad przedpolem miasta unosiły się roboterodaktyle, z rzadka wystrzeliwując rakiety w stronę kopuły. Zwijamy się! Rozkaz generała Orła 007 brzmiał jak wyrok. Miasto musiało przygotować się do ewakuacji powietrznej. Wielkie klapy na brzegach muru granicznego Mega City Wawa zaczęły się podnosić powoli, ale skutecznie. W ciągu ostatnich 2 godzin mieszkańcy byli przygotowywani do ucieczki. Odzież, plecaki ucieczkowe, zbroje ochronne i mini sprzęt do przetrwania w kosmosie były już wydawane. Ulice pustoszały, ludzie biegli w stronę kościołów Godra, ale paniki nie było. Cyberpolacy Imperium byli ludźmi zatwardziałymi w bojach, odmawiającymi modlitwy bojowe. Seniorki z różańcami szeptały słowa: Ojcze Imperatorze nasz, chleba, energii, słońca nam dasz. Zgodnie z planem i szkoleniami wszystko odbywało się sprawnie. Tymczasem na przedpolach miasta mecha T-Rexy o wysokości 3 pięter wgryzały się w mury, a mecha Triceratopsy szturmowały pierwsze bariery miasta. Rakiety przeciwnika uderzały z coraz większą częstotliwością, punktowo osłabiając tarcze. Miejscami pole energetyczne zaczynało nie wytrzymywać, otwierając drogę dla lądowych oddziałów wroga. Z transporterów pancernych mechów wyskakiwali żołnierze lądowi, a choptery podlatywały z załadowanymi megaczołgami. Każda jednostka przeciwnika była oznaczona czarnym X w czerwonym kółku. Cybermoskale nigdy nie porzucili swoich imperialistycznych ambicji. Odrobili lekcje historii i teraz, korzystając ze starej technologii, budowali bazy produkcyjne w podziemiach, niewykrywalne dla skanerów Imperium Aniołów Cybergodra. Generał Orzeł 07 wiedział, że to będzie dramatyczna walka o przetrwanie. Wiedział też, że Warszawa nie padnie bez walki. Mieszkańcy miasta, choć zmuszeni do ewakuacji, byli gotowi stawić czoła każdemu przeciwnikowi. Pod dowództwem generała Orła, Mega City Wawa zamierzała walczyć do ostatniej kropli krwi, do ostatniego promienia słońca. Nad miastem unosił się zapach ozonu i spalonych metali. W oddali rozlegał się ryk mecha T-Rexów, a huk eksplozji wypełniał powietrze. Generał Orzeł 007 spojrzał na ekran, na którym widać było zbliżające się roboty. W jego oczach była determinacja i nieugięta wola przetrwania. Do wszystkich jednostek, mówił z zimną precyzją, przygotować się do kontrataku. Nie oddamy Cyberwarszawy bez walki. Dla Imperium. Dla naszych dzieci. Dla przetrwania Cyberpolski. I tak, pod rozkazem generała Orła 007, rozpoczęła się najważniejsza bitwa w historii Mega City Wawa. Bitwa, która miała zadecydować o przyszłości Imperium Aniołów.